Tu Bedrock, kiedyś wilamonofficial.pl. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować światło do jazdy dziennej LED z automatem i z homologacją w cenie 23,98 zł. Jak widać, tanie, dobre lampy z markowymi diodami Epistar o jednolitej białej barwie z automatem, czyli jak będziemy samochód uruchamiać, będą się same palić. Jak będziemy go gaśnić, same się wyłączą. Jak włączymy postojowe albo mijania, w zależności pod co podepniemy, one powinny same zgasnąć. Tyle jeśli chodzi o same lampy. Zapraszam was do mojego samochodu w celu obejrzenia montażu, sposoby montażu oraz ich działania. Jesteśmy już w samochodzie, będę się streszczał, bo pada. Tak wygląda właśnie ta instalacja. Mamy jedną lampę. Tu mamy drugą lampę. Kabelki połączyłem razem i przeprowadziłem je pod chłodnicą. Musiałem podnieść to. Naturalnie musiałem podnieść to. I w ten sposób już na spokojnie dałem radę. Tu widzimy, jest kabelek, on się spokojnie nagrzewa. Posiadam jeszcze peszle i mam zamiar zabezpieczyć jeszcze peszlami. Tutaj mamy wnętrze tego kabla, bo to jest kabel 3-żyłowy. Tu jest jego wnętrze. I teraz tak, masa jest tutaj. Wziąłem dwie jakby masy, jak mogę tak powiedzieć, dwie masy. Tu połączyłem dwoma szybko złączkami, jeden brązowy do drugiego brązowego i to wpiąłem w postojówkę, czyli w czerwony przewód. Natomiast zasilanie plus po stacyjce wziąłem z pompy paliwa, ale tym dwójnikiem, co mi to daje? Daje mi to że nie ingeruje zbytnio w instalację. W razie potrzeby odpinam ten dwójnik, podpinam sam bezpiecznik pompy paliwa i tak naprawdę jest wszystko załatwione. Więc tak pokrótce wygląda instalacja. Mam zamiar jak najbardziej ją poprawić z czasem. Tak się prezentują LEDy. Oczywiście zapalają się i gasną. Automatycznie się zapalają, gasną jak załączę światła postojowe. Mają jak najbardziej homologację. Gdzieś tutaj ją widać. O tutaj, tu jest homologacja. Może zobaczycie, może nie, mam nadzieję, że zobaczycie. O, coś widać. To samo jest na drugim. No, także zachęcam do zakupu, jeżeli masz ochotę. Proszę bardzo, silnik jest zgaszony. Światła się nie świecą. Teraz przy was. No i to odpalę. Kluczyk jest w pierwszej pozycji. O, stoper muszę go też zmienić. Na zero, odpalamy. Na zabłon. Tutaj mogą mi się zapalić, bo teraz dochodzi napięcie do pompy paliwa, ale one gasną. Odpalamy. Proszę bardzo, światła są wyłączone. Naturalnie ten peżocik posiada
czujnik zeszli z wierzchu. Ale akurat nie ma znaczenia. Proszę bardzo, świecą jak najbardziej. Są stawione tak, że proszę bardzo. Świecą super. Moim zdaniem bardzo dobrze. Światła są wyłączone. Załączymy postojówki. Światła już się palą. Postojówki świecą. To samo zmijania. Mijania się palą, postojówki się palą, dzienne nie świecą. Podobnie się pala. To wszystko w tym filmie. W następnym filmie pokażę Wam, w jaki sposób skasować ten check engine. On akurat u mnie się nie świeci, ale się świecił. Jest to Peugeot z 1999 roku. Z Niemiec, więc teoretycznie nie powinien się skasować, a się skasował interfejsem OBD2, tym z Allegro przez Bluetooth. Do zobaczenia, dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam, siema.